Dzisiaj nie będziemy mówić o metalowych słomkach i bawełnianych torbach. Jak już dowiedzieliście się, o czym nie będziemy dzisiaj mówić, to lecimy z tematem. Nie będę tutaj mówiła o eko-opakowaniu filtra, bo sama mam taki w plastikowym opakowaniu, ale będę mówiła o młodych koralowcach, między innymi. Szacuje się, że 14 tysięcy ton kremów z filtrem przedostaje się do oceanów każdego roku. W badaniu sprzed 3 lat naukowcy odkryli, że substancja chemiczna występująca w wielu kosmetykach pielęgnacyjnych z filtrami UV jest toksyczna dla młodych koralowców i dla innych organizmów morskich. Mowa tutaj o oksybenzonie, który jak się okazało, jak oszacowali naukowcy, jest w ponad 3,5 tysiąca kosmetyków z filtrem UV na całym świecie. Oksybenzon to nie jego jedyna nazwa, występuje on również ukryty pod innymi nazwami, które teraz wymienię w filmie. Skąd oksybenzon wziął się w środowisku wodnym? Drogi są dwie. Pierwsza jest taka, że bezpośrednio od ludzi. Ludzie po prostu posmarowali się kremem z filtrem UV i zażyli kąpieli morskiej. Druga jest taka, że też w sumie od ludzi. Ludzie posmarowali się kremem z filtrem, zażyli tym razem kąpieli słonecznej i potem zażyli kąpieli we własnej łazience. I tak oksybenzon dostał się do środowiska wodnego przez ścieki. Jak tak naprawdę oksybenzon oddziaływuje na jakiekolwiek organizmy morskie? Ano tak. Korale. Uszkodzenie DNA, nieprawidłowy wzrost szkieletu i duże deformacje koralowców. Większa skłonność do bleknięcia. Zielone algi. Mogą upośledzać wzrost i fotosyntezę. Małże. Mogą wywoływać wady u młodych małż. Jeżowce. Filtry mogą uszkodzić układ odpornościowy i rozrodczy oraz deformować młode jeżowce. Ryby. Mogą zmniejszać płodność i rozmnażanie oraz powodować cechy żeńskie u ryb płci męskiej. Delfiny. Mogą gromadzić się w tkance i być przynoszone do młodych. Oksybenzon to nie jedyny związek, który może szkodzić. Są również inne, które zostaną teraz wymienione na planszy. Jeśli więc wybieracie krem z filtrem, warto wybrać taki bez substancji w składzie, które zostały wymienione w filmie. To tak naprawdę tylko liźnięcie tematu filtrów, szykuję o tym osobny odcinek, także bądźcie w kontakcie. Tutaj będę bezlitosna. Jednorazowy przeciwdeszczowy płaszcz nie jest najbardziej ekologicznym i stylowym wyborem. On nie jest żadnym wyborem. Przepraszam, ale powiem to, ludzie w tych jednorazowych płaszczach przeciwdeszczowych wyglądają jak w workach na śmieci, w których wycięto 3 dziury. Dzień dobry, ja tu przyszłam na casting do YouTube'a i nazywam się Agata, mam 30 lat, w biurze pracuję. Takie płaszcze najczęściej wykonane są z bardzo niskiej jakości plastiku, przez co nie mogą zostać poddane w jakikolwiek sposób żadnemu recyklingowi. I otrzymujemy w zamian tak naprawdę wątpliwej jakości ochronę przeciwdeszczową za cenę kilkuset lat na wysypisku. Czy to jest tego warte? W sieci znalazłam kompostowalny jednorazowy płaszcz przeciwdeszczowy. Myślę, że jest to już lepsza alternatywa. Owszem, wielorazowe kurki przeciwdeszczowe również wykonane są z włókien syntetycznych, ale tutaj rozbija się o wielorazowość. Sama mam taką kurtkę z polskiej marki od kilku lat, ale istnieją również tańsze alternatywy. Jak na przykład wielorazowa kurtka z Decathlonu za 20 zł, która mieści się we własnej kieszeni, przez co idealnie nadaje się na podróż. I jeszcze ciekawostka na temat Zero Waste i płaszcza przeciwdeszczowego. Znalazłam w sieci coś, co nazywa się Ponchilia. Ponchilia wykonana jest z recyklingu z butelek PET. Jest to połączenie plecaka i poncza. Służy ono najbiedniejszym dzieciom Wanda, które codziennie muszą pokonywać wiele kilometrów w drodze do szkoły, a chroni je przed jakąkolwiek niepogodą. I na taką jedną ponchilię potrzebne jest około 80 butelek PET. Jest to bardzo zacna inicjatywa, godna wspomnienia.
Ekologia to nie metalowe słomki. Ekologia to myślenie globalne, unikanie nadmiernej eksploatacji przyrody i ochrona zagrożonych ekosystemów. Eksperci z Oxfordu oszacowali, że 3 z 4 atrakcji turystycznych związanych z dziką przyrodą wiążą się z pewną formą okrucieństwa wobec zwierząt. Według badania ponad 500 000 zwierząt cierpi będąc tymi atrakcjami, a 110 milionów osób, turystów, corocznie bierze w tych atrakcjach udział. Badanie analizowało m.in. recenzje zostawione w popularnym serwisie TripAdvisor. Spośród 50 tysięcy recenzji zostawionych przez turystów, 80% z nich, które były pozytywne, dotyczyły obiektów, które znęcają się nad zwierzętami. Więc ludzie pewnie byli tego nieświadomi. Wolę o tym myśleć w ten sposób. Jeśli możesz ujeżdżać, przytulać lub mieć selfie z dzikim zwierzęciem, możesz być pewien, że nie jest to wolne od okrucieństwa. Głosuj swoją obecnością i nie chodź. Na podstawie tego badania organizacja World Animal Protection opracowała listę 10 najokrutniejszych rozrywek z udziałem dzikich zwierząt. Tak naprawdę każdemu z punktów należałby się osobny filmik. Ja je tylko wymienię, żeby nie przedłużać, żeby wiedzieć tego unikać. Jazda na słoniu, selfie z tygrysem, spacer z lwami, wizyta w parku niedźwiedzi, trzymanie żółwi morskich, występ delfinów, tańczące małpy, kawa kopiluwak. Jest to gatunek kawy wydobywany z odchodów zwierzęcia, zwanego cywetą. Trzymanie węży i całowanie kobry. Krokodyla farma. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Subskrybujcie, bo nie skończę śpiewać do końca świata. Do następnego filmiku. Pa!